Cześć piesełki i człowieki! Witam na kanale Szkoły dla Psów Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja i dzisiaj biorę na klatę całą waszą krytykę, bo ponownie będę wam marudzić, jak to rasa psa ma znaczenie. Kiedy internety kłamią i dlaczego czasami nie warto słuchać hodowców. Ja wiem, spokojnie, z wszystkiego się wam zaraz wytłumaczę, bo znowu będziemy powtarzać temat pod tytułem jak wybrać odpowiedniego psa dla siebie. My o tym dokładnie już nagraliśmy film. To znaczy chodzi mi o sytuację, w której wy się zastanawiacie, który pies będzie dla mnie idealną opcją i tam opowiadam, na co zwrócić uwagę. Natomiast dziś bardziej się skupimy na temacie konkretnych ras psów. To znaczy, macie już wybranego psiaka, nie? Wybieracie między jednym, drugim, trzecim psem i teraz zastanawiacie się, skąd czerpać wiedzę na temat tego, jaka ta rasa będzie, jaki będzie miała temperament, jak ją łatwo albo niełatwo będzie się wychowywać i szkolić, bo mam złą wiadomość, to nie jest wcale takie łatwe. Bo tak jak już wcześniej wspomniałam, internet często kłamie i ja wiem, też aktualnie jestem w internecie. I też absolutnie nie zachęcam was do tego, żebyście mi ufali w 100%. Jeżeli ja coś mówię, to wy powinniście tego wysłuchać, a potem to zweryfikować w rzeczywistości, bo ja też się kiedyś mogę pomylić. Oczywiście moje doświadczenie związane z wychowaniem i szkoleniem psów jest dużo większe niż przeciętnej osoby, która nie zajmuje się psami, natomiast nadal nie wierzcie wszystkim moim słowom na 100%. Zweryfikujcie te informacje, które ode mnie usłyszycie. No ale po kolei. Jeżeli wybraliśmy sobie jakąś rasę, no to zastanawiamy się właśnie, skąd czerpać informacje i zazwyczaj przychodzą nam do głowy cztery źródła i o tych źródłach troszeczkę dzisiaj opowiem. Po pierwsze, internet, czyli wszelkiego rodzaju, co jest masakrum, artykuły ze stron typu, nie wiem, jakieś marki karm, jakaś strona, która się zajmuje produkcją szarpaczków, jakaś gazeta, która w ogóle jest niezwiązana z wychowywaniem psów, ale aktualnie gdzieś tam pojawił się artykuł pod tytułem "Idealny pies dla twojego dziecka". No to ja bym była ostrożna przy czytaniu takich artykułów, bo bardzo często takie artykuły piszą osoby, które pozyskują tą wiedzę właśnie stąd, skąd wy ją właśnie pozyskujecie, czyli przeczytały inne artykuły w tym temacie i nie bardzo miały na przykład okazję poprzebywać w towarzystwie danej rasy, więc tutaj ostrożnie. Już więcej, myślę, dowiecie się na jakichś takich grupach dotyczących konkretnego wychowania konkretnego psa konkretnej rasy, no bo tam znajdziecie osoby, które na co dzień z tymi psami żyją, więc oni wam zapewne prawdę powiedzą, co jest plusem, ale też jakie potencjalnie problemy może taka rasa stwarzać i tu już prędzej wyciągnęłabym jakieś wnioski z tego. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o szukanie informacji, to są książki. Bardzo dużo jest na rynku książek pod tytułem Rasy psów. I ja aktualnie myślę, że to jest chyba najlepsza książka, jeśli chodzi o opis ras psów. I w zasadzie to ja nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, ale pewnie gdzieś na jakichś OLX-ach ją znajdziecie. Polecam tą książkę, ale gdybyście nie mogli znaleźć takich książek, które są naprawdę sensownie opisane, bo po pierwsze jest ogólny opis rasy. Po drugie, jest napisane jakby takie pierwotne przeznaczenie konkretnej rasy, aktualne. Dla kogo polecany pies, dla kogo niepolecany, informacje dotyczące szkolenia, kontaktu z innymi zwierzętami, to jak pies wygląda, plus jakieś tam ciekawostki. Gdzie tu są ciekawostki? A, ten pies akurat nie ma ciekawostek, zazwyczaj są ciekawostki. I ta książka przez Anię Biziorek jest napisana dość sensownie i teraz wam pokażę, jak ja weryfikuję, czy książka jest sensowna. I teraz uwaga, otwieramy na labradorze, który oczywiście w internecie jest polecany jako idealny pies do dzieci. I proszę bardzo, co pani Ania pisze? Niepolecany. Dla osób starszych, przebywających dużo czasu poza domem oraz rodzin z małymi dziećmi. No i ja właśnie w taki sposób weryfikuję, czy jakaś książka jest sensowna, jeśli chodzi o rasy psów i najłatwiej to zweryfikować na labradorach, bo labki są takimi dość popularnymi psiakami. W zasadzie we wszystkich książkach dotyczących ras znajdziecie opis labradora, więc otwieracie i jeżeli to będzie napisane idealny pies dla dzieci, super mądry, super łatwy w wychowaniu, nie sprawia żadnych problemów i jeszcze nie daj Boże, jak napiszą, że kanapowiec, to wiemy, że to są bzdury i po prostu takiej książki nie kupujecie. Więc bardzo łatwo jest zweryfikować na podstawie jednego opisu, jednej rasy, czy książka jest sensowna. Bo jeżeli ktoś w życiu miał do czynienia
z 5, 6, 7 miesięcznym labem, no to będzie wiedział, że to nie jest wcale takie łatwe, jak niektórym się wydaje, zwłaszcza tym, którzy właśnie czerpią wiedzę tylko z internetu. Więc jest opcja na to, żebyście wybrali fajną i mądrą książkę, tylko troszeczkę trzeba się przyłożyć, a jak nie, no to polecam tą. No, a teraz przejdźmy do hodowców i hodowli, bo to nie jest tak absolutnie, że ja teraz będę hejtować hodowców, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale chciałabym, żebyście mieli świadomość, że hodowca, tak samo jak fryzjer, hydraulik, kosmetyczka, nie wiem, pan, który nam robi meble w kuchni, to są zawody, specjaliści, którzy mogą być specjalistami, takimi profesjonalistami i ludźmi, którzy żyją tym, co robią i się na tym znają, albo osobami, które tylko chcą zarobić pieniądze. Bądź się nawet nie znają na tym, co robią. Więc to nie jest tak, że ja wrzucam wszystkich hodowców do jednego wora. Natomiast, jeżeli wy rozmawiacie z hodowcą i ten hodowca was przekonuje, że ten pies, po którego wy dzwonicie, to jest idealny wybór dla was, a jeszcze nawet nie zapytał, kim jesteście, jaki macie styl życia, jakiego psa szukacie, ale już zachwala, że ten pies jest idealny, że nie ma żadnych wad, że się super go szkoli i tak dalej, no to ja bym była ostrożna, bo to znaczy, że taka osoba chce wam po prostu wcisnąć psa i pozbyć się problemu. Sensowny hodowca najpierw to wam zada kilka pytań, żeby się upewnić, czy jego wychuchane szczeniaki trafią w ręce odpowiednich osób. A dopiero później udzieli odpowiedzi wam na pytania, zwracając uwagę na to, co potencjalnie może stanowić problem z konkretnym psem i z konkretną rasą i co jest na przykład trudne na etapie wychowania szczeniaka. No i taka osoba jest dla mnie dużo bardziej wiarygodna niż taka, która będzie tylko mówić, że jej psy to są w ogóle najlepsze na świecie i z moich miotów to wszystkie psy są grzeczne. Wszystkie są najukochańsze i żaden nie ugryzł żadnego dziecka. No nie, no to są takie bzdury, których nie słuchamy, tylko podchodzimy do tego rozsądnie. No i teraz, jak już rozmawiacie z takim hodowcą, to nie jest koniec wywiadu, bo powinniście do tych psiaków pojechać. Zresztą to będzie się wiązało też z ostatnim jakby źródłem informacji, o którym zaraz wspomnę, czyli kontakt na żywo z psami. No bo hodowca wam może poopowiadać. Możecie się książek naczytać, możecie posłuchać i pooglądać na forach, co ludzie piszą, ale nie możecie nie widzieć tych psów na żywo i nie w ilości sztuk jedna, tylko naprawdę kilka egzemplarzy. Ja pamiętam kiedyś, mieliśmy na szkoleniu takiego młodego labradora z całą rodzinką i ten labek miał socjalizację z naszym Snickersem. No i ci Państwo, jak zobaczyli Snickersa dorosłego, to oni zrobili takie wielkie oczy, patrzą tak na mnie i mówią, to nasz będzie taki duży? Ja mówię, ale to jak to Państwo nie widzieli nigdy labradora na żywo, decydując się na labradora? Oni mówią, no widzieliśmy szczeniaki. Więc no, nie może być tak, że decydujecie się na psiaka, nie mając do czynienia takiego żywego, namacalnego z tymi psami w różnym jakby etapie rozwoju i w różnym wieku. Szczeniaki, owszem. Podlotki, jakieś takie, wiecie, 10-12 miesięcy, jasne. No i też dorosłe psy. I to nie tak, że moja sąsiadka ma pieska rasy X i on jest taki grzeczny i ja chcę takiego psa, bo on jest przecież taki grzeczny. No to jest jeden, jedyny egzemplarz. Przypominam, że piesełki po jednych rodzicach, wychowywane podobnie, mogą być różne, totalnie różne w temperamencie. I u nas też to się tak przytrafia. Ja mam brata. Dwóch w zasadzie. Byliśmy wychowywani tak samo i jesteśmy totalnie różnymi osobami. To nie jest powiedziane, że ja mam taki sam temperament jak mój jeden i drugi brat. Mimo, że łączą nas więzy krwi. I trochę tak jest też z rasami psów. Te psy oczywiście będą mieć jakieś cechy wspólne, ale niekoniecznie będą identyczne. Więc dobrze by było, żebyście zagadali do ludzi, których spotkaliście na spacerze. Tak, widzę osobę, która ma takiego psa, który mi się wymarzył i pytam, jak wyglądało życie, gdy był szczeniakiem? Jak wygląda teraz? Co potencjalnie było trudne? Zapytam jedną, drugą, trzecią osobę. Właśnie pojadę do tego wspomnianego wcześniej hodowcy, żeby on wam pokazał, jak te szczeniaki się zachowują, jak rodzice się zachowują. Oni często też mają dorosłe psy i większej ilości sztuk niż tylko matka albo matka i ojciec. Więc możecie też podpytać o takie codzienne życie i po prostu poprzebywać z tymi psami. Bo ja mogę opowiadać o konkretnej rasie, ale naprawdę jak ktoś tak tego nie poczuje, nie? Jak ja mówię na przykład, że laby to są takie głupie loki, no to ktoś, kto ma laba, to wie, o co chodzi, a
ktoś, kto nigdy nie miał z nim do czynienia, to mówi, ale ty to tak opowiadasz nieprecyzyjnie. I ja się mogę starać użyć bardzo wielu przymiotników, żeby jak najdokładniej opisać wam temperament konkretnego psa, ale jeżeli pewnych rzeczy nie zobaczycie na żywo, nie dotkniecie, nie poczujecie, no to nie będziecie dokładnie wiedzieć. Więc zachęcam, czy tam właśnie wziąć udział, chociaż wystawy to jest zły pomysł, no bo tam te psiaki też są jakby, jeśli chodzi o wychowanie, ukierunkowane na przykład w taki sposób, żeby się ładnie prezentowały podczas wystaw. Ale zawsze zapytacie, zagadacie do kogoś, kto ma do czynienia z konkretną rasą, zobaczycie jak one wyglądają, jak się zachowują i wtedy znajdziecie te podobne cechy. Bo możemy dowiedzieć się, jaka będzie konkretna rasa psa, ale i tak gdzieś z tyłu głowy jest taka mała gwiazdka, że jednak ten nasz pies może się bardzo, bardzo różnić od wzorca rasy. I to się bardzo często zdarza i jest widoczne w komentarzach pod naszymi filmami. Pod naszymi filmami, które dotyczą opisu konkretnych ras psów. My mamy całą playlistę dotyczącą ras psów i tam bardzo często się zdarza taki komentarz, że na przykład ty powiedziałaś, że te pieski nie lubią być głaskane, a mój jest pieszczochem. No i ja tego nie neguję, może tak się zdarzyć, oczywiście, ale raczej to jest taki, wiecie, rodzynek, że większość psiaków konkretnej rasy zachowuje się tak, 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 tak i zdarzył się taki jeden rodzynek, który jest inny. Dobrym przykładem w tym momencie jest narzeczona Snickersa, Misia, która jest czekoladową labradorką, która w pewnych kwestiach zachowuje się totalnie inaczej niż Snickers. Na przykład nie włazi do błotnej kałuży. Na przykład nie do końca lubi biegać i być bardzo aktywna w ciągu dnia. Na przykład w zimie śpi opatulona kocem przy kaloryferze, bo lubi ciepełko. To są trzy rzeczy, które nie są takimi, nie wiem, typowymi cechami labradora. A ona jednak taka jest. Więc trzeba brać gdzieś tam małą poprawkę na to, że ten wasz piesek może być jakiś wyjątkowy pod pewnym kątem, ale jednak na samym początku kierujemy się tym, jak ten typowy pies typowej rasy powinien się zachowywać, bo wtedy mamy taki, wiecie, azymut, do którego możemy się odnieść. No i właśnie dlatego, żeby wam trochę ułatwić zbieranie informacji na temat konkretnej rasy, my mamy tą playlistę na naszym kanale YouTube dotyczącą ras psów, w której, uwaga, opowiadam takie rzeczy, które nie są zbyt popularne, które nie są powtarzane tak często, jak ja bym chciała, żeby były powtarzane. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że ja czerpię bardzo mocno z mojego własnego doświadczenia i z moich własnych obserwacji. I umówmy się, jeżeli ja konkretną rasę spotykam kilka razy w miesiącu i są to różne egzemplarze różnych psiaków, to ja jestem w stanie wyłapać pewne cechy, które zmieniają się na przestrzeni lat i jeszcze gdzieś tam do, nie wiem, głównych źródeł, nawet dobrych książek, nie dotarło to, w jaki sposób ta rasa się zmieniła. Podaję przykład, żebyście zrozumieli. Przypuszczam, że nigdzie nie znajdziecie informacji takiej, że goldeny są psami lękliwymi. A ja niestety od kilku lat obserwuję wzmożone takie, nie wiem jak to nazwać, tendencje do tego, że przychodzą do nas szczeniaczki goldenów i one są dość wycofane, ostrożne, nieśmiałe i to nie jest typowa cecha goldena. Golden powinien być taki, że wlezie w każdą dziurę i raczej będziecie czytać, że golden to jest taki bardzo energiczny, radosny i odważny pies. A ja widzę, że jest inaczej. To samo na przykład jak gdzieś tam widzę, że w internetach często piszą, że owczarek niemiecki to jest najlepszy sposób na to, żeby ci bronił posesji. No nie uważam, żeby owczarek niemiecki był dobrym psem stróżującym i to jest spora krzywda dla niego. Albo na przykład właśnie wspomniane wcześniej labradory, idealny pies do dzieci. No nie, no absolutnie z moich ust nie padnie, że to jest idealny pies do malutkich dzieci. Dlatego moje opinie mogą być dość niepopularne i dlatego bardzo mocno i głośno o nich mówię. Po to, żebyście wiedzieli, z czym tak naprawdę będziecie mieli do czynienia, jeżeli zdecydujecie się na konkretną rasę. I dlatego też w tych filmach dajemy szerokie pole do wypowiedzi osobom, które z tą rasą na co dzień żyją. Są to nasi kursanci, którzy zdecydowali się i zechcieli opowiedzieć trochę o tym, jak wygląda życie z konkretną rasą, po to, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda z punktu widzenia takiego, bym powiedziała, zwyczajnego, zwykłego człowieka, który ani nie jest hodowcą, ani nie jest trenerem, ani nie jest behawiorystą, więc jest w tym samym miejscu, w którym wy jesteście, decyduje się na konkretną rasę, no i teraz wam prawdę powie, jak to wygląda. Czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej, ale żebyście mieli taki, wiecie, pełny obraz.
obraz. No i kończąc, jak już mamy te wszystkie informacje, poczytamy, pooglądamy, poobserwujemy, dotkniemy, wygłaskamy, wyprzytulamy, to wtedy dopiero wierzę w to, że podejmiemy właściwą decyzję dotyczącą konkretnej rasy. Bo jak wybierzecie takiego pieska, który pasuje do waszego życia i do waszego dnia temperamentem, no to będzie się wam żyło łatwo, lekko i przyjemnie. A jeśli nie do końca będzie się wam żyło lekko, fajnie i przyjemnie, no to zapraszam do naszej szkoły, czy stacjonarnie, bo jesteśmy w różnych miastach, czy też kurs online psiego przedszkola, który wam pomoże wychować maluszka. A my już niedługo publikujemy kolejny film dotyczący właśnie ras psów, tak żebyście mieli troszkę więcej informacji o tym, jak to się żyje z różnymi pieskami. A powiecie wam, jaka rasa? A nie, nie powiem. Zostawimy to jako niespodziankę. Smell you later. Zweryfikujcie pewne informacje. Czemu ja się tak przejęzyczam? No. Zapomniałam o subach. O lajkach. Do zwolnienia. Do zwolnienia.